No właśnie, jak ty godzisz macierzyństwo z pracą zawodową, ostatnio bardzo intensywną? Tak, właśnie dlatego jestem wymęczona, bo wszędzie, gdzie mogę wziąć malutką, to biorę ze sobą. No teraz jest ze mną w Polsce. Jesteśmy tutaj 3 tygodnie i każdą minutę, każdą sekundę, co mam wolną, to z nią spędzam i raniutko wstaję. Na początku przyjechaliśmy do Polski, to spała chyba do 10 rano, co mówię, oh my gosh, co się stało, jak nie ona. A teraz już wróciła do swojego rutin i 6-7 rano już przychodzi do łóżka do mnie i mama. A ja, okej, okay, fajnie, w ogóle nie jestem wyspana, jestem wymęczona, ale kocham ją ponad wszystko i jestem taką matką, że nawet, że mam tutaj pomoc, próbuję spędzić jak najwięcej czasu z nią. No właśnie, bo teraz bardzo często bywasz w Polsce, masz mnóstwo nowych wyzwań zawodowych, sporo zmian w życiu. Rozważałaś na przykład taką przeprowadzkę na stałe tutaj z córeczką? Wiesz co, na stałe pewnie nie, bo wiem, że bym tęskniła za California, ale bym, no w mojej, jak ja bym mogła wybrać, to bym tak pół roku tutaj była, ale no nie jestem sama córeczka, by ojciec Asi musiał się zgodzić na to, ale tak to bym chętnie tutaj więcej czasu spędziła, dlatego próbuję jakoś mój harmonogram tak układać, że mogę tam i z powrotem jeździć i też żyć tak, jakbym tu żyła, ale no do końca dnia nie mogę, bo to ja nie jestem jedyna, co decyduje na tym. No tak, ale wy macie fantastyczne relacje. Jesteśmy przyjaciele, tak. Jak można uzyskać taki balans? Myślę, że tutaj to jest odpowiedź, która zaciekawi wiele kobiet. Znaczy, wiesz co, myślę, że tak jak ja w byłych związkach zawsze... Nigdy, myślę, że jak się wychodzi z jakiegoś związka, nie można mieć tej nienawiści i za wszystkie moje relacje tak naprawdę mogę powiedzieć, że jakbym widziała kogoś, z kim byłam, to bym, hey, how are you, jak się masz, bo nie mam żadnych takich, także wiesz... Czasami ludzie się zmieniają, czasami ludzie idą w drugą stronę, ale dlaczego, wiesz, kiedyś była ta bliskość, ta miłość, to dlaczego to, wiesz, się nie szanować? I szczególnie jak się ma córkę, to myślę, że to jest najważniejsze, pokazać, być dobrym role model dla dziecka.